Jana Marusa Żużna, Tarnów, więzienie 1941 rok. Tak bardzo nas zmieniło to więzienne życie. Tak nauczyło wszystkiego. Wszystkiego. Taką treść ogromną mają słowa dzisiaj. Daj nam, Panie, chleba naszego powszedniego. Zbaw nas od złego, bo Ty wiesz o wszystkim. Wina nasza ogromna, żeśmy Polakami. Jeśli dzień zmartwychwstania ojczyzny jest bliski, prosimy Cię gorąco. Daj, niech doczekamy. Jest na świecie taki dom, całkiem niedaleko stąd, w którym stoisz oknie. Jest na świecie taki dom, całkiem niedaleko stąd, w którym stoisz oknie. Witam Państwa serdecznie, Wojtek Jankowski, Ruch Suwerenność Narodu Polskiego, Brygada Siwaka. Jest na świecie taki dom, całkiem niedaleko stąd.
Zgadzam się w zupełności. Rosja. I powiem wam otwarcie. Gdybym był młodszy, gdyby była inna sytuacja, dzieci są tutaj. Nigdy nie wykluczam, że może to zmienić się, jeśli chodzi o pewne kwestie związane z planami. Rosja. Wyobraźcie sobie, gdyby jej nie było. To ja bym wtedy powiedział, gdyby Rosji teraz nie było, to tak, aby Boga nie było. Ja przepraszam wszystkich za tą refleksję. Powiedziałem to oczywiście przenośnie, ale uważam, że Rosja jest ta dzisiaj wyjątkowo z Bogiem. Życzę jej jak najlepiej. Natomiast będąc Polakiem, powstrzymam się jak Konfederacja od głosu. Oczywiście powiedziałem to prześmiewczo, bo nasuwa mi się bardzo coś złego. Czy to coś złego tak naprawdę? Nie. Jeżeli mówimy otwartym tekstem, tak jak jest, to w sumie nic złego. Złego w swoich konsekwencjach. Widzicie, Witek, muzyka z ulicy. My wszyscy jesteśmy w pewnym stopniu z ulicy, ponieważ u nas w domu, nasze miejsca, zajmuje tyfus plamisty. O podłożu gangreny wtórnej. I powiem wam otwarcie, że zastanawiam się, czy w tym ciele, w Polsce, jest jakieś miejsce nieskażone. Bo człowiek się zastanawia też, co należałoby wyciąć. No to z samego dołu. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-tik, jak Carpaccio. Nawet paznokci nie zostawić. Przerażające, co? Ale prawdziwe. Pokażę wam coś, co na to Carpaccio również się zalicza. Jak nie przede wszystkim. Widzicie? To ścierwo. Tutaj jest napisany wiec antywojenny. Won okupantowi. Oni rzekomo są na tym wiecu organizowanym przez olbrzymiego, wielkiego, wspaniałego chrześcijanina Zakrzewskiego. To, co się udało Sendeckiemu, jeśli chodzi o pewne powiedzenie, ta porządna katolicka świnia, on chyba do końca sam nie wiedział, co powiedział. To tak jak ten półgłówek Ułan. Śmierć wrogom Unii Europejskiej. No tu w tym przypadku on dawał sobie sprawę z tego, co mówi. Potem to poprawił, ale w głowie tak rzeczywiście to było to. W końcu jego pan tam pracuje i zarabia świetne pieniądze. I również tam ta kariera będzie kontynuowana. Więc siłą rzeczy nie pomylił się, tylko powiedział prawdę. Organizujący ten wiec, ten wspaniały katolik, ja bym powiedział protestanta albo Jehowy, tak bym go nazwał.
Pod taką nazwą okupantowi WOM, wiec antywojenny, zaprasza wszystkich tych, którzy sprzyjają temu systemowi. O czym ja już mówiłem. Najgorsze łachudry służące szczęść Boże. Przypominacie sobie, on nawet tu wymienił Patlewicza. Witam kolegę Patlewicza. Przypominam ci Zakrzewski Szumowino. Aż mi się szczęki zaciskają na myśl. Któregoś dnia, jakbym się spotkali. A to jest nieuniknione. Ja znam twoją odwagę. To też zdążyłem zauważyć, jak ty wszystkich próbujesz połączyć, przytulić, uciszyć. Znam to. Ty tchórzu jeden. Otóż, jeszcze raz powtarzam, przywitał go. Witam cię, witam kolegę Patlewicza. Ja przypominam ci Szumowina. Patlewicza. To ścierwo obraziło Albina Siwaka. I to bardzo mocno. Co ja program zrobiłem? Nie podoba ci się Patlewicza? Że powiedziałem ci ścierwo? Ktoś, kto obraża Albina Siwaka. To tylko na to może liczyć, bydlaku. Ale tu nie chodzi o ciebie. Tu chodzi o organizatora tego na kółkach. Burdelu. Który uważa się za antywojenny, a przyjmuje wszystkich tych, którzy temu sprzyjają. Bo to są osoby, które w żadnym wypadku nie są prorosyjskie. Tylko wedle ich Pana, szczęść Boże, są za zwycięstwem upadliny. Szczerze mówiąc, z jednej strony mnie to wcale nie zaskoczyło. Ach, nie dokończyłem. No tak. Przywitałeś go. Co nie wiedziałeś również tego, że ta Szumowina taka się odzywała do Albina Siwaka? No pewnie będziesz udawał, że ty nie wiedziałeś. No powiesz, że wszystkiego nie możesz wiedzieć. Tak jak i tutaj, coś nie wiedziałeś. Albo dowiesz się później, że to tak naprawdę nie są antysystemowcy, tylko systemowcy. Bo ty tak jesteś biedny, pokrzywdzony, że masz taką zasłonę posoborową. Żygać mi się na was chce. Żygać mi się tak na was chce, że walcem po was bym przyjechał. Żeby nic nie zostało. Wy, pokraki intelektualne eunuchy. Wszyscy. No tam to chyba nikogo nie było. Tam to chyba nikogo nie było. Od A do Z. Ja nie wiem, zwróćcie uwagę na ten teatr. Ten teatr polega na tym, że oni są w stanie pluć na siebie. Na drugi dzień będą się całować. Oczywiście przed kamerami, bo tak naprawdę tam nic nie istnieje. Tam jest tylko wspólny interes. Przeżycie każdy dzień następny. W totalnej hipokryzji. Przed ludźmi. Bo ktoś to udaje. I to w taki sposób. To już musi być naprawdę wykwintnym hipokrytą. A ty, Zakrzewski, zaliczasz się, myślę, że jeszcze do większego niż Sumliński. W życiu bym nie pomyślał, że ty jesteś takim gównem. Niektórzy mnie pytają, albo stwierdzają fakt, no panie Wojtku, zgadzam się z panem, ale
Zakrzewskiego pan przesadził. Chłopcze, nie wiem, kim jesteś, że to wypisałeś. Znikaj z mojego kanału i to szybko. Albo zanim coś napiszesz, to myśl, bo inaczej się nie mogę nazwać jak półgłówkiem. Jakim prawem ty wchodzisz na mój kanał? Jeżeli ty nawet nie wiesz, co się na nim dzieje i ty opinię swoją wydajesz? Stając w obronie czegoś takiego, co się zalicza do jednych z gorszych, najgorszych? Jeszcze raz powtarzam. Ukryty cwaniak tego typu jak Zakrzewski to są najgorsi z najgorszych, bo oni przykrywają się świętościami. Dla prawdziwych Polaków bardzo ważnymi. I on będzie oczka miał wręcz zamglone. Tak będzie patrzył do góry z rączkami zaciśniętymi. A to zwykła kurwa. Przepraszam, Panie Boże. I przepraszam, kurwy. Tak. Tak to wygląda. Przyjdzie na was wszystkich rozliczenie. Przekonacie się. Przekonacie się. Idziemy wiadomościami. Przypominam. Proszę uprzejmie. Nie jest to bez kozery. Ukryta tyrania. Nasz Bóg jest Lucyferem. 76 rok. Harold Wallace Rosenthal. Osobisty asystent nowojorskiego senatora Jacoba Javitsa uznał, że czosnkowa władza jest tak niepodważalna, że może zrobić trochę dodatkowych pieniędzy. Może zarobić trochę dodatkowych pieniędzy. Tam jest dalej, jeszcze już nie będę tego czytał. Przypominam tylko ich. Ja tu zrobię powiększenie. Ich wypowiedzi. Gdzie to czytałem? Bo mam tą książeczkę. Zobaczcie na aparycję. Rosenthal. Ten w okularach. No to chyba nie muszę tłumaczyć. Ten drugi to amerykański dziennikarz. Odważny dziennikarz. Wiecie co? Pan Bóg ładnie zaznaczył to, co się. Z ręką na sercu to się niczym nie różni od szczurów. Takich rynczokowych, drodzy Państwo. I teraz idziemy z cyklem. Bo jest to cykl. Artykułowany, opublikowanych Kultur Polis w miesiącu czerwcu 2003 roku, połączony w jedną całość zawierający odcinki 1-5. To był 21.02.2019 rok. Rosa. Trzy Izraelici zostali wypędzeni przez Rzymian. Mistyfikacja. Rzymianie nie byli w stanie skutecznie wypędzić, przesiedli całego narodu. Plemienia. Powinno być tu napisane. Sprawdź proszę źródła historyczne. Rzymianie tłumili powstanie i zburzyli świątynię, ale nikogo nie wypędzali. Mało tego, po podboju arabskim wielu Żydów przyjęło islam z powodu zniesienia podatków. Zwracam uwagę tylko na mentalność. Jaka to jest różnica między przykładową mentalnością słowiańską, gdzie żaden Słowianin nie przeszedł sobie na jakąś inną, bo by stracił pieniądze albo by mniej zarobił. Oni woleli oddać życie. A tu? Zobaczcie. Nic się nie liczy. Nic.
Dlatego mówię, tam nie ma żadnej świętości. Oni są w stanie sprzedać własną córkę, syna dla interesu. Coś nieprawdopodobnego. Idziemy dalej. Wstępy. Czosnki nienawidzą chrześcijan. Jak mogą inaczej reagować, skoro przy uczciwości nie da się kraść? Nie mówię o innych rzeczach. I święta księga. Talmud, no to chyba przesada tą nazwą święta. Przeklęta. Jest chyba jedyną świętą, przeklętą religijną świata opartą w całości na niewyobrażalnym wprost rasizmie, nienawiści i pogardzie dla goi. Jezus Chrystus, ja bym powiedział, no tak, nie, dobrze to jest określone. Jezus Chrystus jest w niej zwany bękartem, zaś Najświętsza Maryja, Panna, nierządnicą. Ale nie będziemy się zajmować wyliczaniem wszystkich bluźnierstw i zniewag pod adresem chrześcijaństwa i chrześcijan, zwłaszcza katolików. Do tego trzeba by było po prostu przepisać chyba połowę Talmudu. Więc możecie sobie wyobrazić, drodzy Państwo, że tam, poza nienawiścią do normalności, to praktycznie nie ma nic. A, no i oczywiście przejmę się. Jak to im się opłaca? By czasami nie zboczyć z tego kierunku? Co byłoby zajęciem przykrym, gdyż oznaczałoby przekopywanie się między innymi przez dosłownie tony najzwyklejszej pornografii, brawo, szczególnie obrzydliwej, gdyż ubranej w religijne szaty, brawo. Zajmujemy się w niniejszym cyklu tylko jednym ze specyficznych wynaturzeń judaizmu. Dobitnym przykładem nienawiści czosnków do chrześcijan chodzi o tzw. mordy rytualne. Czosnkowy mord rytualny jest, jeśli pominąć azteckie ofiary ludzi, całkowicie nieznany żadnym innym religiom, bo w żadnych religiach tego nie ma. Bo to, co oni prezentują, to nie ma nic wspólnego z religią. Szatanizm jak najbardziej. Oczywiście czosnki z furią i wściekłością zaprzeczają istnieniu mordów rytualnych, starając się ze wszystkich sił zaszkodzić ludziom, którzy zajmują się ich badaniem, szkalując ich, rzucając klątwę Herę lub nawet uciekając się do przemocy fizycznej, czyli broni. Mord rytualny, u nich to się nazywa zbrodnia. Mord rytualny kompromituje czosnków, dlatego tak gorliwie zaprzeczają jego istnieniu. Twierdzą, że jest to bajeczka pochodząca z mroku średniowiecza i wymyślona przez antysemickich chrześcijan. Ja przypominam, 17 bodajże wiek w Radomiu. Tak, obraz, drodzy Państwo, holenderskiego malarza. Olbrzymie. Byłem, widziałem osobiście. Dwa razy. Raz byłem, był. Drugi raz był. Gdzie indziej. I miał powrócić ze zmienioną historią. Dosłownie tak ta baba powiedziała. No już nie będę przypominał, co mi się na usta w jej kierunku powiedziało. I co to było? A to było, drodzy Państwo, jak sobie czosnki siedzieli na samej górze, na takich ławach. W ławach mieli beczki. Gwoździe były wbite do środka. A w środku były niemowlęta. I oni tymi beczkami kręcili. Więc odpadały nóżki, ręce, nie będę kontynuował. Spadały to na ziemię. Psy to żerały. Niech mi tylko nikt nie pisze. Jakie to drastyczne. Dobrze? Niech mi nikt czasami nie napisze, jakie to drastyczne. Każdy ma to słuchać
i tu wbić do tej pustej pały, żeby zrozumieć, że nic się nie zmieniło. Idziemy dalej. Twierdzą, a to tak. Szczególnie zaciekle bronią tej tezy dwaj księża. Szosunkowi, ksiądz profesor Michał Czajkowski i ksiądz doktor Wexler Waszkinel. Och, aż mi się zaciągnęło. Takie typowo słowiańskie nazwiska. Jak to jest możliwe, że oni istnieją? Jak to możliwe, że oni są? Nie będę się denerwował. Obaj usilnie starają się, aby z katedry w Sandomierzu, o proszę bardzo, przepraszam, nie czytałem tego wcześniej. Daję słowo honoru, dlatego tak się śmieję, bo powiedziałem o Sandomierzu, Radomiu, przepraszam, o Radomiu, pomyliłem z Sandomierzem. O tym obrazie. Dziękuję Ci, Leszku, za ten artykuł. Obaj usilnie starają się, aby z katedry w Sandomierzu usunąć starodawne obrazy przedstawiające właśnie trzostkowy mord rytualny. To, o czym mówiłem, to, co widziałem. Pomyliłem tylko Radom z Sandomierzem. Nie będziemy oczywiście zwracać na trzostkowe wrzaski najmniejszej uwagi. Zapiski historyczne mówią same za siebie. Co to jest trzostkowy mord rytualny? Zanim zajmiemy się materiałem dowodowym, skreślmy kropki opis tego niesłychanego i niespotykanego wśród cywilizowanych narodów obrzędu. Otóż polega on na zadaniu chrześcijaninowi ram klutych, kutych specjalnym nożem oraz na doprowadzeniu do śmierci ofiary przez wykrwawianie. Rany te zawsze zadawane są w te same określone przez obrzęd miejsca. Mąd rytualny nie jest jakimś odosobnieniem, wypadkiem, ale zjawiskiem, które powtarzało się co najmniej kilkadziesiąt razy w ciągu ostatniego stulecia. Jest rzeczą absolutnie nieprawdopodobną, aby tego rodzaju regularne, powtarzające się mordy, noszące zawsze te same cechy i zawsze w ten sam sposób wykonywany, mógł być przypadkiem. Na świecie popełnia się co roku miliony morderstw, ale nigdy w taki sposób, jaki relacjonuje stare i nowsze kroniki, same cechy i zawsze w ten sam sposób wykonywany, mógł być przypadkiem. Skąd sprawcy mordu popełnianego w różnych miejscach i w różnym czasie, na przykład w odległym 500 lat, jeden od drugiego, dokładnie wiedzieli, w jaki sposób i gdzie należy zadawać rany. A przecież zawsze były one zadawane w ten sam sposób. Jedynym logicznym wytłumaczeniem może być tylko to, iż gdzieś istnieje przepis na wykonanie mordu rytualnego, starannie przez trzostków ukrywany i wykorzystywany w miarę potrzeby. Należy również zauważyć, że ofiarami mordów rytualnych padali zawsze chłopcy lub mężczyźni, nigdy dziewczęta lub kobiety. Żydzi, przepraszam, trzostki owi szermierze tolerancji i równouprawnienia. Po prostu zawsze uważali kobiety za istoty gorsze i niższe, wręcz niegodne. Ach, to mimo wszystko te kobiety mogą tylko dziękować, że zostały tak pominięte haniebnie, bo zachowały życie. Kobiety nie mogą być rabinami. Muszą poddawać się pewnym obrzędom oczyszczenia, a pewne tajemnice są dla nich niedostępne. Niedawno sąd w Jerozolimie skazał na 2 lata więzienia pewną szosnkową, tylko za to, że dotknęła ręką ściany płaczu. Proszę bardzo, 2 lata
Cóż za tolerancyjny kraj, a jaka w niej demokracja! Jasne więc, że zemsta na kobiecie to taka, jakby zemścić się na kimś, zabijając mu psa albo kłota. Trzecia część. Dowody na istnienie mordów rytualnych. Istnieją liczne zapiski historyczne, w których sposób niezbity wynika, iż mordy rytualne mają miejsce. Sprawców mordu rytualnego wielokrotnie chwytano, sądzono i skazywano. Sprawcami okazywali się zawsze. Szóstki zawsze ofiarami mordu byli chrześcijanie przeważnie i to jest chyba najbardziej odrażające bezbronne dzieci. Przede wszystkim bezbronne dzieci. Metodą śledczym i procesom sądowym dawnych epok można zapewne sporo zarzucić, tym niemniej za ich statystyczną poprawność przemawiającą tak ważkie argumenty jak powtarzalność zjawiska, zawsze jednakowy sposób i zawsze jednakowe wyznanie ofiary, zawsze jednakowa narodowość, wyznanie sprawcy. My, katolicy, mamy dodatkowy, szczególny powód, aby wierzyć w mordy rytualne, albowiem niektóre jego ofiary zostały wyniesione na ołtarze, zostały świętymi Kościoła Powszechnego. Znając olbrzymią, wręcz pedantyczną drobiazgowość i staranność, jaka przykładana jest przez Kościół do procesów kanonizacyjnych, można być całkowicie pewnych i uczciwości, i rzetelności świętych ofiar trzaskowego mordu rytualnego było całkiem sporo. Między innymi święty Andrzej z Rina koło Innsbrucka, zamordowany przez czosnki w roku 1462. Święty Szymon Trydentu, zabity rytualnie przez czosnki w 1475. Święty Laurenty, zamordowany przez czosnki w Padwie i kanonizowany przez papieża Benedykta XIV w roku 1485. W Polsce czasów jagiellońskich utrwaliło się wśród polskiej ludności przekonanie, iż czosnki dokonują rytualnych mordów katolickich dzieci, co doprowadziło w wielu miastach do wystąpień antyczostkowych oraz wypędzenia czostków. Na przykład w 1566 roku czostki wygnano z Urzędowa, w 1678 roku z Kościana, w 1600 roku z Bochini, Biecza, Secza i Ujścia, a w roku 1610 ze Staszowa. Tłumaczenie takich wystąpień wyłącznie antysemityzm, który oczywiście miałby brać się nie wiadomo z czego, jest po prostu niepoważne. Interesujące jest to, że w rytualnych mordach katolickich dzieci mówili sami czostki neofici. Przechrzczeni na katolicyzm, oświadczenie potwierdzające wykonanie mordów rytualnych przez czosnków złożył pod przysięgą m.in. Jan Felto w 1475 roku w Trydencie. Z takim samym zarzutem pod adresem czosnków wystąpił Jakub Frank Dobrucki w prowadzonej publicznie dyskusji z rabinami w 1759 roku w Lwowie. Ochrzczony rabin Moldawno w swej pracy Koniec religii czosnkowej z 1803 roku stwierdził, iż misterium krwi znają wśród czosnków tylko rabini, nauczyciele, uczeni i faryzeusze. Niemiecki uczony profesor dr August Rochlinek w swej pracy Moja odpowiedź rabinom, Mein Antwort an die Rabbiner, 1883 rok, twierdza wprost, że mord rytualny stosowany przez czosnki istnieje, powołując się na świadectwa Jana Feltro, Paola Medici, Moldwana i Baroniusa, a także na atakach akta sądowe dwóch procesów na tle mordu rytualnego w Trydencie
i Damaszku, znajdujących się w archiwach watykańskich, reasumujące. Nawet jeśli nie zawsze osoba sprawców mordu rytualnych była udowodniona, sam fakt zaistnienia takiego mordu jest poza wszelką dyskusją i tylko uznani ze swej prawdomówności szostki mogą negować oczywiste fakty. I co to mi się tak porobiło? Co to mi się tak porobiło, przepraszam? No, o, o, może być. Idziemy dalej. Czwarte. Słynny proces Mendla Bejlisia. Powiem wam szczerze, że czytanie takich wspaniałych rzeczy to troszeczkę męczy. Pozwolicie, że coś łyknę. Ja powinienem wodę ognistą tu pić, żeby troszeczkę się rozluźnić. Ale ja już swoje przeżyłem, drodzy państwo, więc mało co jest mnie w stanie zaskoczyć w tej hipokryzji tego patologicznego schizofrenika czosnkowego. Słynny proces, ostatni udowodniony ponad wszelką wątpliwość wyrokiem sądu przypadek mordu rytualnego w historii miał miejsce w roku 1909. Dlaczego ludzie nie chodzą takimi rzeczami, jeżeli jest kwestia o antysemityzm? Bo nikt absolutnie sobie nie zdaje sprawy, że to by była prosta kwestia. Dlatego udowodnieniem, że tu słowo antysemityzm nie istnieje, tylko czyn haniebny, który jest definiowany tak, a nie inaczej. I nie dlatego, że to są czosnki, tylko dlatego, że to zostało zrobione. Oni próbują dokładnie przekręcić. Pamiętajcie, że wpierw idzie antysemityzm, a potem już nie ma tematu żadnego. W 1909 w roku w Kijowie. Ofiarą był 13-letni Andrzej Juszczyński, oskarżony czosnek Mendel Bejlis. Proces Bejlisa stał się światową sensacją. Jako biegłego carskiego Ministerstwo Sprawiedliwości powołało księdza doktora Justyna Banaventurę Pranat-Jikisa. Polaka, profesora Akademii Teologii Katolickiej w Petersburgu, wybitnego hebraistę i znawcę Talmudu, bez wątpienia najlepszego w całej Rosji. Proszę uprzejmie. Niektóre środowiska czosnkowe, znając erudycję księdza Pranatitisa i przeczuwając, że wynik ekspertyzy tak wybitnego znawcy może być dla nich niekorzystny, no nie mieli w tym momencie swojego. Próbowały go odwieść od wszczynania badań. Początkowo proponowano mu pieniądze. Gdy jednak ten argument nie poskutkował, zaczęto go nieustannie śledzić, zasypywać groźbami, rzucając na niego oszczerstwa tzw. postępowej prasie, gdzie obdarzono go takimi epitetami jak szantażysta, plagiator, nieuk, fałszerz. Skąd my to znamy? Czy wreszcie ślad donosły do władz carskich. Oprócz prowadzonej jawnie nagonki na osobę księdza Pranatitisa, był także prowadzona systematycznie akcje zakulisowe. Można to wymienić dla przykładu działania prowadzone przez H. Slizoberga w Petersburgu, jak również przez rodzińskiego bankiera Rothschilda w Watykanie. Proszę uprzejmie, zobaczcie bardzo ciekawe rzeczy, nie sądzicie? Bardzo ciekawe rzeczy. Bardzo. Naprawdę nie piję ognistej. Aczkolwiek z pewnością lepiej by mi się to czytało. Znieczuliłbym podniebienie.
40 minuta, drodzy Państwo. Czy był sobie wyobrażać się, jak już jest późno? Również światowa prasa szostkowa, dziś zwana jako prasa międzynarodowa, rozpętała kampanię, aby nie dopuścić do wyjawiania prawdy. Zobaczcie, do czego oni są zdolni. Dobrze się przysłuchajcie. Nic się nie zmieniło. A może się dużo zmienić. Skąd my to znamy? Ekspertyza tego uczonego wprawiła w zdumienie sąd, ławę przysięgłych i opinię publiczną. Ksiądz dr Pranaitis, nie dokonując oględzin złochłopca, został mianowany biegłym już po pogrzebie ofiary. Zaś odległość z Petersburga do Kijowa wynosi 1200 km. Szczegółowo opisał sposób zadania ran, ich wygląd, liczbę, umiejscowienie. Wszystko dokładnie się zgadzało. Ofiara miała rany charakterystyczne dla mordu rytualnego. Ponad po półrocznych badaniach, jako rzeczoznawca ksiądz Pranaitis wydał wielostronicową ekspertyzę, którą dołączono do akt sprawy. Naukowe wyjaśnienie przez księdza Pranaitisa zawartej w Talmudzie Nauki Rabinistycznej było prawie Bejlisa tak drgoczące, że przewód sądowy przerwano na rozkaz z góry, z Petersburga. Stało się to między innymi dlatego, że bankier Mendelssohn, u którego wówczas rząd rosyjski ściągał pożyczkę, uzależnił jej udzielenie od umorzenia sprawy Bejlisa. Jeszcze raz. Że bankier Mendelssohn, u którego wówczas rząd rosyjski zaciągnął pożyczkę, uzależnił jej udzielenie od umorzenia sprawy Bejlisa. Więc dzisiaj jest to niemożliwe, bo dzisiaj jest wszystko w ich rękach. Wówczas było inaczej. Ale zobaczcie, jakimi metodami próbowali pewne rzeczy załatwiać i wszyscy oni są w tym. To jest dowód tego, że wszyscy oni są w tym. Idziemy dalej. Czosnkowe wrzaski ucichły, jak nożem uciął po ogłoszeniu wyroku. Sąd przysięgłych w Kijowie okazał się być sądem uczciwym i niezależnym. Przypominam, że Kijów wtedy był rosyjski. Dlatego. Na pierwsze pytanie, czy śmierć zadana ofierze była mordem rytualnym, odpowiedział tak. Na drugie pytanie, czy Bejlis jest winny tego mordu, sąd odpowiedział nie. Ja dobrze czytam, przepraszam, napiję się. Zacznę pić, naprawdę, drodzy Państwo, bo ja już tego nic nie rozumiem. Gdzie jest moja fajeczka? Azmi? Mój przyjacielu, jeżeli wyszedłem z pierdla. Przepraszam na ten przerywnik, drodzy Państwo, ale muszę się troszeczkę też rozluźnić. Powracam do tego. Czy śmierć zadana ofierze była mordem rytualnym? Odpowiedział tak. Na drugie pytanie, czy Bejlis jest winny tego mordu? Sąd odpowiedział nie. Brak dostatecznych dowodów winy. Porównajmy wyrok kijowskiego sądu z niedawnym orzeczeniem Najwyższego Sądu Izraela zezwalającym na torturowanie Palestyńczyków. Bardzo dobrze. Porównajmy go z przepisami Talmudu uznającymi gojów za zwierzęta z ludzką twarzą. Łatwo dojść do wniosku, kto mógł wymyślić coś tak potwornego jak mord rytualny. Po wyroku Bejlis wyszedł na wolność. Niedługo później, w 16 roku, natomiast ksiądz dr Pranaitis niedługo później, w 16 roku, zachorował. W 1916 został on umieszczony w szpitalu w Petersburgu. Swemu byłemu profesorowi, księdzu biskupowi Janowi Cieplakowi,
który go odwiedzał, wyznał, iż uważa, że został otruty. W istocie przebieg choroby był bardzo dziwny. Ksiądz Pranaitis zaczął raptownie chudnąć i wkrótce zmarł 28 stycznia 1917 roku. Warto zajrzeć na niemieckojęzyczne strony oraz na inną stronę. Sprawa zamordowania Bohdana Piaseckiego. Pisaliśmy powyżej, iż ostatnim ponad wszelką wątpliwość udowodnionym mordem rytualnym była tak zwana sprawa Mendela Bejlisa. Wiele wskazuje jednak na to, że cząstkowym mordem rytualnym było również o ponad 40 lat później okrutne zabójstwo Bohdana Piaseckiego, syna Bolesława, znanego działacza politycznego, twórcy przedwojennego ONR Faranga i powojennego Paksu. Opiszmy krótko przebieg wydarzeń. Bohdan zniknął 22 stycznia 1957 roku. Tuż po wyjściu ze szkoły został podstępnie wywabiony do samochodu przez dwóch mężczyzn. No na pewno nie byli to mężczyźni. W sensie oczywiście mentalu. 8 grudnia 1958 roku odnaleziono jego ciało ze sztyletem wbitym w lewe płuco. Dowody w sprawie ginęły wprost w masowych ilościach, a śledczy dopuścili się karygodnych zaniedbań. Ginęły taśmy z nagraniami, ginęły dokumenty i świadectwa. Powszechnym bałaganem ktoś jednak sterował i ktoś nad nim czuwał. Ówczesny premier Józef Cyrankiewicz, właściwie nazwisko Isaac Zimmermann, był bezpośrednio odpowiedzialny za wycofanie aktu oskarżenia przeciwko jednemu z oskarżonych. Większość osób, które potencjalnie mogły być oskarżone o współudział lub pomocnictwo w zbrodni, w krótkim czasie wyjechała do Izraela. Został jedynie taksówkarz. Został jedynie taksówkarz feralnego dnia prowadzący samochód, którym dokonano porwania. Jego próba ucieczki do Izraela została udaremniona tylko z zapobiegliwości Bolesława Piaseckiego i jego ludzi. Można zawdzięczać, iż owego taksówkarza o charakterystycznym nazwisku Ignacego Eckerlinga zatrzymano podczas przekraczania granicy. Mimo że został postawiony w stan oskarżenia, sprawa została wycofana pod pozorem uzupełnienia aktu oskarżenia, by już nigdy nie wrócić na wokandę. Jedyną karą, jaką poniósł Eckerling poza kilkutygodniowym aresztem, była kara pozostania w PRL aż do śmierci. Mimo wielokrotnie wyrażanej chęci opuszczenia antysemickiej Polski, wycofanie aktu oskarżenia odbyło się na wyraźne polecenie czosnku Jerzego Alberta Finkelsteina, ówczesnego członka Rady Państwa i sekretarza kasy PZPR. Trudno uwierzyć, aby mógł podjąć taką decyzję samodzielnie. Wiele wskazuje, że decydującą rolę odgrywał m.in. czosnek Roman Zabrowski, czyli Rubin Nussbaum. Wśród innych sprawców zabójstwa należy wymienić nazwiska Katz, Barkowski, Kosowski, Łazarczyk. Wszyscy czosnki. Dlaczego okrutne zabójstwo 16-letniego Bohdana Piaseckiego było wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mordem rytualnym? Sprawcami mordu byli czosnki. Ofiarą było chrześcijańskie bezbronne dziecko. Sposób zadania ran był typowy dla znanych z historii mordów rytualnych. Co więcej, zabójstwo owe było klasycznym przykładem czosnkowego sposobu wywierania zemsty, podobnie czynili zresztą naziści. Ale przepraszam, naziści? Przecież to jest twór również czosnkowy i prowadzany przez nich, tak samo jak banderyzm. Dlaczego więc Piasecki niewątpliwie naraził się czosnkom swą... Naraził się czosnkom swą przedwojenną jeszcze działalnością. Dlaczego więc zamiast zemścić się bezpośrednio na ojcu, zabili syna?
czyli osobę całkowicie niewinną. Otóż zabicie ukochanej osoby jest dla człowieka karą większą niż własna śmierć. Dla nich nie. Dla porządnego, uczciwego człowieka oczywiście. Jeżeli ja miałbym wybrać swoje życie na miejsce swojego syna, ludzie kochani, to człowiek by nawet nie był w stanie myśleć o tym. Się w głowie nie mieści, drodzy Państwo, ale dzisiaj to nie tylko coś takiego występuje wśród trzosku. Mało który ten pseudochrześcijanin oddałby życie na własne dziecko. Otóż zabicie, aha, tu już było. Zabicie ukochanej osoby jest dla człowieka karą większą niż własna śmierć. Musi on aż do końca swych dni żyć z niewysłowionym cierpieniem, załamany, rzucony na kolana przed brodniarzy. Wiecie dlaczego? Ponieważ nie jest to wina, przykładowo w tym przypadku ojca, ale on nie może sobie darować, że przez jego działalność oni to zrobili. To jest coś nieprawdopodobnego. Nie ma określenia dla tej padliny. Rozumiecie? Nie ma. Tak rozumieją trzostki i tak też rozumowało wielu nazistów. Powinno się dopisać pochodzenia trzoskowego. To było lepiej. Zabijanie niewinnej osoby, aby w ten sposób wywrzeć zemstę na kimś innym, jest wyjątkowo odrażające i nikczemne. I jakże charakterystyczne dla trzostku. Przypominam, drodzy Państwo, mafię. Jeżeli nie było tam trzostku, to była umowa. Nie tykamy rodzin, nie tykamy dzieci, bo jeżeli ktokolwiek to zrobił, był eliminowany przez wszystkich. Jakkolwiek byłaby działalność Bolesława Piaseckiego, odpowiedzialność za jego czyny nie mogą ponosić dzieci. Żaden cywilizowany kraj nie uznaje takiego prawa. Nie może zatem zostać uznana argumentacja, że Bogdan Piasecki musiał zostać zabity za działalność ojca. W ogóle, powiem wam otwarcie, tego typu konkluzje nie powinny mieć miejsca nawet. To jest tak logiczne, że to nie powinno być przedstawiane. Bo to jest taki pewien stopień jakby tłumaczenie rzeczy oczywistych. Jestem daleki od tego. Ja lubię radykalizm. Jeżeli mam przykładowo przed sobą nikczemnika, to ja nie mam zamiaru mu pewne rzeczy wymieniać. Albo tłumaczyć się czegokolwiek jeszcze. Tłumaczyć ewentualnie nie. To zostało zrobione tum, 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 pym. Finito. O czym tu w ogóle gadać? Takie uzasadnienie jest barbarzyńskie. Peter Reina w książce Sprawa zabójstwa Bogdana Piaseckiego powołuje się na polskojęzyczną gazetę wychodzącą w Izraelu, Kurier Nowiny, który 14 marca w 1966 roku przedrukowała materiały dziennika Mariv. Według dziennikarza sprawcami byli trzostki zatrudnieni w Służbie Bezpieczeństwa, którzy chcieli zemścić się na Bolesławie Piaseckim za jego przedwojenną działalność ONR. Warto nadmienić, iż przypuszczalny główny sprawca mordu Mikołaj Barkowski już kilka dni po porwaniu i zamordowaniu Bogdana Piaseckiego zdołał wyjechać do Izraela
Więc mówiąc krótko, oni sobie stworzyli również coś, co jest dla nich azylem, ucieczką, kiedy faktycznie mają łapy całkowicie pobrudzone i tam nikt im nic nie zrobi. Choć teraz, nie teraz, to drodzy Państwo, teraz, Boże Ty mój, teraz. Doła wyjechać tak, kiedy przeciętny obywatel PRL nie wiedział, co to jest paszport w roku 1995, tym zadzwonił on do doktora Petera Rajny i tubalnym, aroganckim głosem wypowiedział pod jego adresem szereg obelg. Aha, to już jest później, to w 1995. Groźby, z których najłagodniejszą była groźba procesu sądowego i oskarżenie oczywiście o polski antysemityzm. Peter Rajna jest tymczasem Hindusem pochodzącym ze starej arystokratycznej rodziny zamieszkałej od wieków w Kaszmirze, ale najwyraźniej i Hindusi wysysają antysemityzm mlekiem matki. I na koniec uwaga, przed tą uwagą, co wyobrażacie? Zbrodniarz, zboczeniec, psychopata, po tym wszystkim on jeszcze będzie tu groził? Ale czy coś się zmieniło? I na koniec uwaga, również III Rzeczpospolitej nie widać żadnej woli ani chęci wyjaśnienia okoliczności morderstwa. Do nielicznych wyjątków należy dostępnienie przez Antoniego Macierewicza rodzinie Piaseckich materiału śledztwa. Macierewicz, następny szosnek. Akt oskarżenia taksówkarza Ignacego Ekerlinga znajdują się pod adresem Memoriał Bolesława Piaseckiego w sprawie śmierci jego syna. Szóste. Uwagi końcowe i podsumowanie. Jak się wydaje, znaczenie czosnkowych mordów rytualnych w naszych czasach zmalało, a być może zostały one nawet zakazane. Przy dzisiejszym rozwoju techniki śledczych i szybkości działania mas mediów, zwłaszcza elektronicznych, rytualne mordowanie chrześcijan przyniosłoby czosnkowi więcej szkody niż pożytku. O wiele łatwiej jest ludobójczo mordować Palestyńczyków przy bierności świata z powodu strachu. Nie jest jednak wykluczone, iż czosnki, znani z aroganckiego domagania się dla siebie specjalnych przywilejów, zaczną żądać legalizacji mordów rytualnych i bezkarności dla morderców. Oczywiście, przecież oni to robią cały czas, bo to, co my mamy dzisiaj, jeśli chodzi o prawo, to tak to wygląda, a przecież to jest ich sprawka. A tak naprawdę, nie zapominajmy jednak, że cała technika cyfrowa znajduje się w ich łapach i to oni decydują, kiedy i kogo można ujawnić dla dobra sprawy. A tak naprawdę to oprócz krajów BRICS wszystkie są już w łapach. Ukryta tyrania, co było widać podczas jednolitej, bez krytyki polityki wobec formaliny, co widać podczas konieczności oddawania broni do walki banderystów z Rosją, bez jakichkolwiek cienia sprzeciwu. Ale następna sensacja, kiedy to na przełomie 23-24 roku odkryto sieć podziemnych tuneli w Nowym Jorku, Szabat Lubowicz, którym najpewniej dokonywano tych okrutnych mordów w postaci dzieci. Przypominacie sobie to, bo niedawno. Ja też o tym pisałem. Wcześniej zaginionych lochy odkryto przypadkowo, bo jeden z pokaźnych domów zaczął się zawalać. Ilu zabito tam dzieci, tylko Pan Bóg wie. Pozostaje zająć się poglądami na mord rytualny ze strony dwóch księży katolickich, księdza profesora Michała Czajkowskiego i księdza doktora Romualda Jakuba Wexklera Waszkinela. Obaj wbrew faktom i dowodom zaprzeczają istnieniu mordów rytualnych wśród czosnków. Obaj są fanatycznymi filosemitami, co jest w ich przypadku zrozumiałe, gdyż obaj są czosnkami. Czosnki, nie czosnki.
Obydwaj jednak zostali wyświęceni na kapłanów i obaj zostali pracownikami naukowymi wyższych uczelni katolickich. Znają zatem świetnie historię Kościoła i postaci świętych zamordowanych rytualnie przez czosnki. Nie mogą więc ignorować faktu przeprowadzenia ich procesów kanonizacyjnych, które takie mordy potwierdzają. A jednak obaj czosnki, Czajkowski i Waszkinel, idą w zaparte i negują rzeczy oczywiste. Czyż ich zachowanie nie jest typowe dla czosnków? Czy podobnie postępuje odrażający indywiduum Jan Tomasz Gross, dla którego antypolskie kłamstwa stały się misją do wypełnienia, którą mu zlecili prawdziwi jego mocodawcy, ksiądz Czajkowski, znany jako m.in. z tego, co zrobił dziecko swej studentce, będąc profesorem etyki, a później wyczyny tego czosnka i jemu podobnych są zaliczane na konto Kościoła katolickiego, można by dać głowę, że większość owych biskupów i księży zamieszanych w afery homoseksualno-pedofilskie jest również czosnkowego pochodzenia. Czosnki są bowiem narodem mającym niezdrowe skłonności płciowe, lubują się w zboczeniach pornografii, są twórcami notabene tego przecież również, ekstremalnych i tym podobnych, czego dowody są całe fragmenty tej księgi, przypominające raczej jakieś wydawnictwo dla totalnych zboczeńców niż święte księgi. Choć owszem, Kościół katolicki też ponosi odpowiedzialność za tego typu indywidua, co Czajkowski wykazał, zbyt wiele tolerancji, zbyt wiele zaufania. Czosnków nie powinno się wpuszczać do seminariów duchowych, a aż do piątego pokolenia. Nie byłoby wówczas skandali z duchownymi. Księdzem Waszkinel jest czosnkowym dzieckiem uratowanym w czasie wojny przez Polaków. No to macie teraz. Tak, dziesiątki innych czosnków. Groził on pewnemu studentowi, który przyszedł na egzamin z odznaką orła plecionego w krzyż na piersi, że jeżeli tego krzyża nie zdejmie, to nie zostanie dopuszczony do egzaminu. Spawiować się idzie na was, pseudo-Polacy w Polsce. Spawiować się idzie. Zakrzewski. Ułam konfident. Osadowski pornograficzny grubas. I tak można wymieniać te nabilki, srylki, pierdylki. To się w głowie nie mieści, drodzy Państwo. W naszym cyklu na temat mordów rytualnych wykazaliśmy sposób niezbity, iż były one faktem historycznym, na co istnieją dowody w archiwach, zarówno świeckich, jak i kościelnych. Byliśmy też świadkami czosnkowej wściekłości, łącznie z ciskaniem obelka. Zaprzeczenie oczywistym faktom przez czosnków nie jest oczywiście niczym nowym i zupełnie nas nie zaskakuje. Naród bez narodu, bowiem nie jest znany ani z prawdomówności, ani z cywilnej odwagi. Również obrzucanie oponentów obelgami, gdy brakuje argumentów, należy do typowych czosnkowych wzorców zachowań. Warto jednak zaobserwować, kto w reakcji na artykuły o mordzie rytualnym wrzeszczał najwięcej, kto najgorącej negował jego istnienie i kto wyrażał się w sposób plugawy, usiłując zastąpić argumentację laniem gnojówki. Pozwoli to bez wątpienia na rozpoznanie niektórych czosnków zapaskudzających Kościół. I to by było w tym temacie na tyle. Matko Boska, co to się porobiło? Opowiem wam teraz. Jestem na w Łodzi, bardzo blisko mojego grobu rodzinnego, pomnik. Magda Sobczyk. Zawsze siłą rzeczy przechodzę koło tego pomnika.
61 rok. Była, jak sobie przypominam, dziewczyną, która nie skończyła 18 lat. I ojciec jej był cukiernikiem. Bardzo znanym w Łodzi, najlepszym cukiernikiem. Powiem wam otwarcie, że miał wyjątkowo dobre wyroby. A wiecie, że taki fach w ręku jest gwarantem sprzedaży. I nie mogli jego zniszczyć. Próbowali przerabiać obok, za połowę ceny, jeszcze niżej. Nie dało rady. Zaczęli go, tak jak tutaj opisane, szantażować pod różną formą. Różnymi groźbami. Porwali jego córkę i znaleziono ją martwą, zamurowaną między dwoma ścianami. Rozumiecie? Przestrzeń była. Postawili ścianę, gdzie można sobie wyobrazić, jak się męczyła do momentu, kiedy już faktycznie zabrakło powietrza. Postawili ściankę. Jak w trumnie, w pewnym stopniu. Więc możecie sobie wyobrazić, dlaczego została odnaleziona. Bo zaczął się wydobywać dość przykry zapach. Nigdy nie ma tak, żeby ściana była idealnie zaizolowana. Ten człowiek wtedy dawał 1 000 000 złotych, a ludzie zarabiali po 12 złotych. 1 000 000 złotych dawał za znalezienie. Oczywiście. Każdego można by było znaleźć za 1/10 ceny. Tylko nie. Czosnka, rozumiecie? Coś nieprawdopodobnego. Jakie to jest plugastwo. Jak ja słyszę, że oni śmią mówić o jakimś antysemityzmie, to mnie szlak trafia. To się w głowie po prostu nie mieści. Człowiek uczciwy neguje zaprzaństwo, a oni wyskakują z jakimś antysemityzmem. Co ma piernik do wiatraka? Idziemy dalej. Tutaj mamy pilne protesty w Izraelu. Teraz. A ja mam tylko jedno pytanie do was. Doprawdy, bo te protesty są rzekomo przeciwko mordom na Palestyńczykach. Uważacie, że nie jest to celowe? Że nie jest to wentyl bezpieczeństwa? Że nie jest to zrobione specjalnie, żeby odwrócić uwagę? To ja wam powiem, że tak. I udowodnię wam to. W prosty sposób. Już nie będę wspominał o Talmudzie, który ich trzyma. To do lojalności tego. Ale już sobie tak nagrabili wszędzie i BRICS się bardzo wzmocnił. W związku z tym oni, ich szanse coraz bardziej maleją. Więc pomyśleli sobie, że totalna większość, bo tam ponad 100 tysięcy, że bardzo duża ilość, przepraszam, zacznie manifestować, pokażą to światu, że oni się z tym nie zgadzają, a tym samym, drodzy państwo, zmniejszą w pewnym stopniu tą nienawiść do nich. No bo popatrzę na taki tłum przeciwko, rozumiecie? I ja wam tylko jedną rzecz powiem na koniec. Dlaczego uważam, że jest to ustawka celowo zrobiona wspólnie? Ponieważ gdyby faktycznie byli przeciwni temu, to by po prostu zwyczajnie nie mieszkali w Palestynie. Czy to nie jest odpowiedź?
Jeszcze raz powtarzam. Gdyby faktycznie byli przeciwni mordowaniu Palestyńczyków, zwyczajnie nie mieszkaliby w Palestynie. Nie zajmowaliby ziem palestyńskich, a są okupantami wszyscy oni. Prosta odpowiedź. Tu nie trzeba nawet logiki dużej. Nie myślcie sobie, że oni mają odrębny interes między sobą. To samo wszystkie, jakiekolwiek manifestacje w Stanach Zjednoczonych są opłacane przez Sorosa. Również celowo, by odwrócić uwagę od stanu faktycznego. Bo próbują teraz ratować dupska. Wiecie dlaczego? Bo jak to już pójdzie tak ostro, że będzie to pozamiatane, to ludzie ich zaczną wyłapywać. I dlatego starają się udawać, że są i tacy, i tacy. Wszyscy są jednakowi. Idziemy dalej. Holandia. Mark Rutte. Premier jasno określa, skąd będzie pochodzić żywność. Cztery globalne centra żywnościowe kontrolowane przez największe korporacje rolnicze na świecie. Jego polityka bankructwa drobnych rolników i przymusowego wykupu reszty jest w toku. Kontrola i głodzenie dzienne, racje pokarmowe, papka z robali, czeka nas ewakuacja do Rosji lub Chin. Rosja i Chiny zaopatrują się w żywność oraz działają nad uzależnieniem żywnościowym od tych. Nad uzależnieniem od tych psychopatów. Reszta idiotów z Zachodu będzie bez żywności na jałmużnie tych czterech hubów produkujących papki i strute odpady żywnościowe na potrzeby Zachodu. Tak, drodzy Państwo, jak najbardziej. Idziemy dalej. Pociski Iskander trafiły w cele w Charkowie, w których siły zbrojne Ukrainy gościły bojowników. Bojownicy dawno temu zamienili nieczynny pałac sportu, pałac punkt bazowy. Będzie wiele nekrologów dla wojska, napisała po ataku ukraińska dziennikarka Szarini. Piękny strzał to był. Piękny strzał. A tutaj macie, drodzy Państwo, proszę bardzo. Przyjrzyjcie się tym mordom. I one powinny być potraktowane tak, jak się to robi w Rosji. Drodzy Państwo. Dwie lesby z Gliwic. Mocno aktywne w środowisku LGBT. Znęcały się nad 4-letnim Ignasiem. Dziecko było katowane, bite, głodzone, zamykane w szafie i straszone oddaniem do domu dziecka. Używano wobec 4-latka pięści, kabla, pozbawiała go picia i jedzenia, zabraniała załatwiania potrzeb fizjologicznych, rzucała dzieckiem o ścianę, szarpała je za uszy, gryzła, dusiła i kopała małoletniego. Miał tak dość, że Ignaś uciekł z domu całkiem nagi, w samych bucikach, błąkał się po ulicy Warszawskiej. Miał obrażenia na ciele. Głodne, spragnione dziecko zaczepiło przechodnia. Kobieta dała mu wody, o którą poprosił i udała się z nim na najbliższy komisariat. Obie lesby zostały oskarżone o znęcanie się nad 4-letnim Ignasiem ze szczególnym okrucieństwem. Proszę szeroko udostępniać. Czekam tylko na wyrok, drodzy Państwo. Jak myślicie, jaki wyrok powinien być na te blazy? Przede wszystkim każdy, kto dokłada rękę do zboczeń i największego dziadostwa, jakie może być adopcji dzieci w łapy tego typu psychopatów, zboczeńców, powinien być karany najbardziej surowo, bo to się tyczy dzieci. Najbardziej surowo. Wierzę, przyjdzie moment normalności. To pamiętajcie wy, ściery. Zaczniemy
od tych spraw najbardziej patologicznych. My prawdziwi. Ja nie mówię tylko o Polsce. Wszędzie tak powinno być i tak uważam będzie. Bo już za daleko to wszystko zaszło. Będziemy wyłapywać te wszystkie szumowiny, które podpisywały tego typu rzeczy. Oj, 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 oj. Nawet nie chcę myśleć, o czym będziecie marzyć. Prezydent Rosji Władimir Putin. Ja uważam, że u Putina takie coś przede wszystkim nie ma miejsca. Ale gdyby to się stało gdzieś potajemnie, to tak jakby narkotykami w Indiach. Co powiedział? Dokładnie na tej samej zasadzie. Dekret numer 702. Prezydent Rosji. Władimir Putin zaskoczył kraje zachodnie. Putin daje do zrozumienia, że Rosja jest miejscem, gdzie szanuje się tradycje, wartości, a ci, którzy podzielają to stanowisko, są zawsze mile widziani. Przypomnijmy, że prezydent Władimir Putin podpisał dekret, który pozwala ludziom na całym świecie szukać schronienia w Rosji przed satanizmem, który przejął Zachód. Zgodnie z dekretem obywatele takich obcych krajów będą mogli uzyskać pozwolenie na pobyt tymczasowy w Rosji bez uwzględnienia limitu zatwierdzonego przez rząd i bez przedstawienia dokumentu potwierdzającego znajomość języka rosyjskiego, znajomość historii i podstaw rosyjskiego prawodawstwa. Współczesny satanizm to czczenie złotego cielaka, Sodomy i Molocha, legalizowane perwersje i dzieciobójstwo, satanistyczna apoteoza igrzysk olimpijskich w Paryżu, w których udowodniła, z kim tak naprawdę walczy dziś rosyjski żołnierz, szatańska katargina musi zostać zniszczona. Rozumiecie to? Otwórzcie wreszcie oczy. Otwórzcie oczy. Sytuacja przed chwili. Do szkół wydzwaniają pracownicy inspekcji sanitarnej i chcą wiedzieć, ile jest w szkole dzieci z roczników 2010 i 2015. Co rodzice mają złożyć do dyrektorów, by uchronić swoje dzieci? Odpowiedź. Należy złożyć do dyrektora i pielęgniarki sprzeciw wobec opieki profilaktycznej uzupełnionej o zapis dotyczący braku zgody na formalinę. Ważne. Nie zapominajcie o tym. Ci widzieliście ten post wczoraj. Połączenie kropki. Jest planowane masowe zasiedlenie, aby zalać Europę inżynierami. Aby szybciej wybić rdzenną ludność, upadek cywilizacji jest nieunikniony. Kwestia czasu. O Europie trzeba już zapomnieć i uciekać gdzieś, gdzie będzie można normalnie żyć. Trzeba mieć plan, co dalej robić. Jak ktoś ma dzieci, to sytuacja dla przyszłych pokoleń jest przerażająca. Kto może nie ucieka? Chyba nie muszę mówić, prawda? Kierunek Selidowo-Kurachowo. 31.08.24. Żełanoje pierwsze kościół za rzeką Wilcza. Sytuacja wojsk ukraińskich pogarsza się dosłownie z godziny na godzinę. Sami Ukraińcy oceniają sytuację jako katastroficzną. Według szacunków do kotła mogą wpaść resztki czterech brygad sił zbrojnych Ukrainy, a nawet jeśli założymy, że pozostała tylko połowa żołnierzy, to najmniej 6 tysięcy ludzi. To prawda, że od prawie doby próbują wydostać się z okrążenia i najprawdopodobniej w większości choć ze stratami i porzuciwszy cały ciężki sprzęt i amunicję, jednak się wydostaną. W międzyczasie rosyjskie oddziały 114 brygady dotarły do wsi Żełonoje.
Pierwsze zaczęły je szturmować. Ukraińcy porównują skalę tej katastrofy do porażki pod Andrzejewką. Pojawiła się także informacja, że kierownictwo polityczne w Kijowie, rozumiejąc realia zbliżającej się katastrofy, wyraziło zgodę na wykorzystanie tutaj rezerw strategicznych. Armia rosyjska w dalszym ciągu masowo pali amerykańskie HIMARS i MLRS wspierające ataki na obwód kurski. Harcerze odkryli w pobliżu wsi pozycję kolejnego M270 MLRS klatki regionu Sumy. W wyniku uderzenia precyzyjną bronią rakietową sił zbrojnych Rosji, bojownicy MLRS i sił zbrojnych Ukrainy obsługujący wyrzutnię zostali zniszczeni. W ciągu ostatnich kilku tygodni rosyjscy Iskanderowie spalili około 15 HIMARS i MLRS, które przeprowadziły ataki na granicy, dodatkowe pakiety rakiet do instalacji i pojazdów ochrony. Dobrze. No i cóż, drodzy Państwo, my już jesteśmy na końcówce. Tak. I tutaj no, faktycznie końcówka. Wojciech Olszański został ministrem spraw wewnętrznych. Lepszego i bardziej oddanego ministra spraw wewnętrznych nie znam. Lepszego, bezinteresownego, niechcącego się dorobić, bo abnegata życiowego, jak ja, nie znam. Ja nie mam żadnych pragnień materialnych. Nie muszę się dorobić, ani nikomu nic zostawić. Nie potrzebuję też nikogo ustawić z rodziny. Jestem pierdolonym. Już to puszczałem. I to ostatnie słowo wszystko wyjaśnia. Otóż ty nie masz żadnych pragnień, ponieważ podlegasz swoim pustym łbem, szczęść Boże. I nie ma sensu nawet dyskutować nad twoją upadłością. Rozumiesz? Kanalio? Czosnkowa? Sambora? Ministrem. No ty możesz być ministrem, jak pojedzie do Izraela. Jak ci pozwolisz, szczęść Boże. Jestem wyjątkowo pamiętliwym człowiekiem. Jestem kanalią i wypełnię obowiązki ministra spraw wewnętrznych, jak chcą internauci w przestrzeni internetowej. Że Wojciech Olszański na ministra spraw wewnętrznych. Ja na pewno zadbam o ludzi, którzy służą ojczyźnie, będąc jej funkcjonariuszami, jak nikt do tej pory w Polsce po 89 roku. A w to, to bym nawet uwierzył. Świerć mózgu. A wie dlaczego? Z prostej przyczyny. Jak chcieliby internauci, pytam się, na 100% ludzi, ile jest myślących? 5%? Ja nie mówię o twoich internautach, bo tam ich nie ma. Ja mówię o ogółu lud, ogółu. Ogół 5%. U ciebie tego nie ma. Więc powiem ci jedno. Ty z pewnością byś z przyjemnością spełnił to, czego oni oczekują. Bo oni oczekują, szczęść Boże. Ty ich tak ukierunkowałeś, ty padliną. Rozumiesz? Czyli mówiąc krótko, szalom. Tak na ciebie nieraz patrzę. Nawet bez nerwów.
Nawet już nie mam obrzydzenia do siebie, wiesz? Nawet tego już nie mam. Jesteś w pewnym stopniu jak takie śmierdzące powietrze w przeciągu, którego dosłownie za chwilę nie ma. Bo jesteś na tym etapie już. Zwyczajnie. Ty jesteś gorszy od najgorszej muchy, która siada na najbardziej śmierdzących padlinach. Jesteś gorszy. Ty wszędzie wlezisz. Ja sobie przypominam, gnido, jak żeś przylasa, ściero jedna na pogrzeb albo na siwaka. I tego Zakrzewski następna ściero ci nie daruje. Bo to ty dałeś mu sygnał. On nawet dobrze nie wiedział, kim był Albin Siwak. On przygotował w ostatniej chwili karnawał Solidarności. I zwróciłem temu śmieciowi uwagę, że zachowuje się jak Sendecki, który spytał Siwaka, ten program ma być o mnie czy o tobie? To samo ja mu powiedziałem. Bo Bydlak zaczął kłamać na temat własnej rodziny. Skąd on się wywodzi, ściera jedna? Z Sambora. Dobrze. Idziemy dalej. To znaczy kończymy, chciałem powiedzieć, drodzy Państwo. Jak zwykle antidotum. Bo ono jest niezbędne. Bo ono jest niezbędne. Ale tym razem na stojaczku sobie damy, żeby nie trzymać w ręku. Jeszcze raz przepraszam, drodzy Państwo, że coś takiego pokazuję. Proszę mi wybaczyć się. Obrzydliwość tego cusie, grubasa pornograficznego z obgryzionymi uszami miłośnika miodu. Poszukiwaniu nieustannym swojej stulejki, którą rzekomo stracił przez zabieg chirurgiczny. Panem Bogiem. Proszę Państwa, serdecznie chciałabym panu Grzegorzowi Braunowi z racji sąsiedztwa mojego, bliskiego, z rodziną Milechowy, w Milechowy pod Chęcinami bardzo serdecznie podziękować. Wkład jego rodziny w rozwój gminy Chęciny jest ogromny. Właśnie 1 marca powstała, proszę Państwa, powstało Centrum Kultury Żydowskiej zbudowane i otwarto synagogę w Chęcinach, tak zapraszam. Jeden bilet można zwiedzić synagogę i zamek. Dobrze, ale... Synagoga kosztowała 10 milionów. Szanowna pani, jedno ale to nie jest promocja w tej chwili żadnej synagogi. Jest pan Żydem, pani To Braun. Chyba pani bardzo pomyliła wiece. Tutaj Żydem, proszę pani... pani Braun. Kochana pani, tu Polska, tu jest Polska. Ja jestem, proszę pana, jak pan z mojego nazwiska może wnioskować, jestem jednym z tych ludzi, którzy się wywodzą z rodzin, które kiedyś zapragnęły być Polakami. Kiedyś Polska to był taki dobry interes i to był taki cudowny kraj, że się ludzie pchali tutaj drzwiami i oknami w XVIII wieku, tam gdzieś, wie pan, ale Polska była... Tak, drodzy państwo. Pani Joanna zaprasza do synagogi w Kielcach. Ciebie, Zakrzewski, również. Mówię to w jej imieniu. Powinieneś ją jak najszybciej odwiedzić, stary przyjacielu, Zakrzewski.
ty porządna katolicka świnio. Z Panem Bogiem.